Chwała Bogu, bracia i siostry. Alleluja. Dobrze być zgromadzeni w imieniu Pana Jezusa. Drodzy, wczoraj tak po prostu sobie czytałem, jak każdego dnia, mocno dotknął mnie rozdział 24 Ewangelii Łukasza. A szczególnie dotknęło mnie, że tam jest taki nacisk pokazany na zmartwychwstanie Pana Jezusa. Czytam to, myślę, nie tylko ja, ale wielokroć razy ten rozdział i nigdy tak jak wczoraj mnie to nie dotknęło. Nie czytałem to pod kątem, żeby tu się przygotować, po prostu. Ale mówię, skoro tak to przeżyłem i dotknęło to mojego serca, czemu miałem się ze zborem ze Żydowicach podzielić, myślę. I wiecie, apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale 8 wierszu mówi: miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych. Jest z rodu Dawidowego według mojej Ewangelii. W innym tłumaczeniu jest to napisane tak: pamiętaj Jezusa Chrystusa zbudzonego z martwych. Moi drodzy, dzisiaj Jezusa naszego Pana nie ma na krzyżu, ale nie znajduje się Jego zwłoki, jako ciało Jego zwłoki w grobie, ale On zmartwychwstał i żyje. Dzisiaj prędzej, łatwiej jest ludziom uwierzyć w to, że Jezus żył, że się urodził, żył i że umarł. Ale gdy chodzi o Jego zmartwychwstanie, wydaje się naszemu społeczeństwu myślenie tylko czymś niedorzecznym. Ale moi drodzy, jakże istotnym jest zmartwychwstanie Jezusa. Gdyby nie zmartwychwstanie, to nie byłoby spełnione wszystko. Apostoł Paweł do Koryntian, w całym 15 rozdziale 1 liście do Koryntian, mówi o ważności zmartwychwstania samego Jezusa. Gdyby nie powstał z martwych, daremna nasza wiara. Ale Jezus żyje. Dzisiaj Pan Jezus Chrystus żyje. Ale szatan bardzo nie chciał, by narodził się nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Wiemy, jaką swoją złość manifestował przez króla Heroda, który, dowiedziawszy się mniej więcej o wieku, o czasie, jaki miał się narodzić Syn Boży, postanowił mordować dzieci. Ale nic nie wskórał, bo plan Boży był taki, że nasz Zbawiciel miał się narodzić. Moi drodzy, Pan Jezus zmartwychwstał. I zauważmy, kiedy umierał, ja nie czytam, żeby szatan szalał na zasadzie nie dopuścić do jego śmierci. Ale pojawił się kolejny problem. Narodzenie było zagrożeniem dla szatana, Jezusa i jego zmartwychwstanie. Postawili straż przy grobie. Ale ta straż nic nie mogła zrobić. Kiedy w końcu Jezus wyszedł z grobu, wymyślono bajkę, że przyszli uczniowie i ukradli jego ciało. Czemu tak bardzo szatan nie chciał, aby dotarła prawdziwa informacja o tym, iż Jezus żyje? Bo wiedział, że ta prawda, która dotrze, zrewolucjonizuje życie wielu ludzi. Przewróci do góry nogami. Prawda o tym, że Jezus żyje, że Go nie ma w grobie. Kiedy przyszły niewiasty do grobu, tamtej Ewangelii Łukasza, w 24 rozdziale, aniołowie mówią, czy anioł mówi: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tu. Jezusa nie ma w miejscu śmierci. A gdzie nawet ona jest, gdy pojawia się Jezus, śmierć życiu ustępuje miejsca. Bo Jezus żyje. Wiecie, szatan bardzo nie chciał, żeby do tego doszło. Powiem więcej. Dzisiaj również chcę, żeby człowiek nie przeżył żyjącego Jezusa. Żywego Jezusa. Bo co innego jest, kiedy jesteśmy poinformowani o tym, że Jezus żyje, że naprawdę Go nie ma w miejscu śmierci, a co innego jest doświadczyć tego we własnym sercu, że naprawdę żyje, że On jest.
Diabeł dziś się wścieka, że to imię Jezus jest tak rozsławiane. Ale jest taka pieśń, którą właśnie znamy, ona jest w śpiewniku Pielgrzyma, którą chcę tutaj, jej fragment pod numerem 141. Imię Jezus wiecznie świeże, zniszczyć go nie może czas. Moi drodzy, to jest jeden z fragmentów tej pieśni. Ja powiem więcej, szatan z demonami, choć pragną zniszczenia tego imienia, nie mogą. Mija ponad 2000 lat od tego wydarzenia śmierci, zmartwychwstania naszego Pana, a to ciągle nie cichnie. Wielu ludzi żyło, wielu sławnych, wielu znaczących. I kiedy oni pomarli, ci, którzy stali za nimi, rozproszyli się i nie ma. Nawet w dziejach apostolskich o takim czymś czytamy. Ale dzisiaj wielu pomarło po czasie, gdzieś tam już tak nie jest o nich mowa. Ale to imię Jezus wiecznie świeże, zniszczyć go nie może szatan, bym powiedział. Więc Jezusowi, temu imieniowi, niechaj śpiewa każdy z nas. W tym imieniu żywot wieczny, wolność Boga z rajskich stron. W nim swą miłość niewymowną wszystkim nam objawi On. Jakże piękna jest ta pieśń. To imię Jezus nie potrafi szatan zniszczyć. Kiedyś czytałem książkę pod tytułem Przebacz mi Nataszo. Człowieka, który był członkiem KDB i prześladował jego. I był tam taki zwrot, który mnie osobiście dotknął. Im więcej niszczyliśmy chrześcijan, tym więcej ich przybywało. I zastanawiałem się, mówi tej książce, dlaczego tak się dzieje. No bo to jest to, co Pan Jezus mówi, kościoła mojego, bramy piekielne nie przemogą. Potęga śmierci nie ma władzy nad tym, co jest własnością Jezusa. Moi drodzy, czyż to nie jest piękne? Jezus żyje, z Nim i ja. Jezus żyje, z Nim i Ty żyjesz, bracie i siostro. Czyż to nie jest piękne? Poprzez zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa życie zatriumfowało nad śmiercią. Dobro nad złem. Sprawiedliwość nad niesprawiedliwością. Światłość nad ciemnością. Świętość nad grzechem. Poprzez zmartwychwstanie mamy zwycięstwo w Jezusie nad przegraną. Oto objawił się Syn Boży, aby zniszczyć działa diabła. Oto objawił się królujący i panujący Jezus. I dziś nie znajdziesz go, ani ja, ani ty, w miejscu śmierci. Jezus nie jest postacią tylko historyczną, ale realnie żywą, istniejącą osobą dzisiaj na tym miejscu. On jest wczoraj i dziś ten sam na wieki. On powiedział, gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w imieniu moim, tam jestem pośród nich. I to też nie przeminie. Ziemia i niebo przeminą, ale moje słowa, bo Jezus mówi, nie przeminą. On tu jest. On jako Duch Święty jest pośród nas. I w nas, którzyśmy Mu dali miejsce w naszym sercu. Pan zmartwychwstał. Jest kolejna pieśń, którą tutaj zacytuję akurat ze śpiewnika Wędrowiec, ale znamy ją na pewno wszyscy. Brzmi ona to nas pod numerem 178 Wędrowcu, ale nie tylko. Zmartwychwstał Pan, przeminęła trwoga. Zmartwychwstał Pan, zwyciężył śmierć. Zmartwychwstał Pan, otworzył drogę, więc życie ma teraz sens, bo żyje Pan. Wiem, żyje Pan. W Nim mam pewność jutra. Wiem, żyje Pan, znikł wszelki strach. Wiem, że On zna moją przyszłość, więc warto żyć, bo pewność mam, że żyje Pan. Chwała Panu za to. Drodzy, to jest niesamowite. I kiedy Pan wstąpił, Jezus Chrystus, do górnej Ojczyzny, tam do nieba, poprowadził nas do życia poza śmierć. W psalmie 48 mamy zapisane też takie słowa. Wierzę, że i prorocze, że to jest Bóg, werset 15,
48 psalmu mówi, to jest Bóg, Bóg nasz na wieki wieków. On nas prowadzi poza śmierć. A w przekładzie Starego i Nowego Przymierza Piotra Zaręby jest to tak ujęte ten werset. Bóg jest naszym Bogiem na zawsze, że On poprowadzi nas w wieczność. I On poprzez niewostąpienie nas prowadził. Choć jeszcze jesteśmy fizycznie na ziemi, ale dziś możemy dzięki Panu, dzięki Jego zmartwychwstaniu, dzięki Jego w niewostąpieniu prowadzeni do Królestwa Ojca Miłości. Wiecie, to jest niesamowite. Apostołowie też głosili zmartwychwstanie w Jezusie. W Dziejach Apostolskich mamy napisane takie słowa, 4 rozdział od 1 do 2. A gdy oni, Piotr i Jan, mówili do ludu, przystąpili do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz sadyceusze, oburzeni, iż nauczają lud i zwiastują zmartwychwstanie w Jezusie. A z kolei w innym przekładzie też jest użyte słowo, że głoszą zmartwychwstanie Jezusa. Jakże to ich drażniło, ówczesnych przywódców religijnych i politycznych, faryzeuszy i sadyceuszy, o tym, że nauczają, zwiastując życie w Jezusie, zmartwychwstanie. Tak naprawdę to szatana złości. Kiedy się głosi, że Jezus żyje, a my w Nim. Jak już mówiłem, ludziom trudno uwierzyć w to, że ktoś może stać z martwych. Powiem więcej, Kościele. Że ktoś może być zbudzony z martwych, trudno w to uwierzyć, bo zdaje się być rzeczą niemożliwą, prawda? Ale najważniejsza osoba to Jezus. On naprawdę zmartwychwstał. Dlatego tu jesteśmy. My nie jesteśmy tutaj, aby przypominać sobie świętej pamięci Jezusa Chrystusa. Ale żyjącego Jezusa, przebywającego wśród nas i w naszych sercach. Jakie to jest piękne, że nie muszę iść nad grób, aby porozmyślać, bo go tam nie ma. Bo tego, kto żyje, nie ma w miejscu śmierci. A Jezus żyje! Alleluja. To jest piękne, drodzy bracia i siostry. Jest też w Ewangelii Łukasza takie słowo ujęte, które też chcę tu przytoczyć. W 18 rozdziale, 27 werset. Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. Tak. Tak często my wierzymy na podstawie tego, co widzimy. To tak nie działa, ale tak to wygląda. Jak nie uwidzę, to nie uwierzę. Jakże często słyszy się to zdanie. A dlaczego nie widzisz, bracie i siostro? Bo nie wierzysz. A wiara jest kluczem do sukcesu, że tak nazwę, do Bożego cudu, do relacji. Znowu powołam się na takie tłumaczenie, nowy przekład dynamiczny. Ten werset jest tak oddany. Lecz to, co nie jest możliwe dla ludzi, leży w mocy Boga. Jesteś w sytuacji, czy znajdujesz się w sytuacji, która po ludzku wygląda źle. Po prostu beznadziejnie lub bez wyjścia. No to właśnie, tu teraz musisz odpowiedzieć sobie na to. To znaczy, że jest to możliwe dla Boga. Że nie w mojej mocy, ale w mocy Boga mogę wszystko. I wszystko przejść. I wszystko mogę w Chrystusie, który mnie wzmacnia. Apostoł Paweł, mamy też napisane w 2 liście do Koryntian, w 1 rozdziale, od 8 do 10 wersetu, tak czytamy. Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni tak, że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy, mówi apostoł Paweł, byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona.
abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W nim też nadzieję pokładamy, w Bogu, w Jezusie, że i nadal wyrywać będzie. Nawet apostołowie, jego towarzysze, apostoł Paweł, jego towarzysze w pewnym momencie widzieli, że to jest koniec. Ale koniec tego jeszcze nie był, bo jak czytamy dalej. Bóg wyrwał jego towarzyszy. Apostoł Paweł, wielki mąż Boży chodzący z Bogiem, też był w takiej chwili swojego życia, że myślał, że to koniec. Ale Pan Bóg mówi, nie, syn mój, to nie koniec. Idziemy dalej. Ale czasami dopuszcza Bóg do takiej sytuacji, abyśmy zrozumieli, że nie w nas naszą moc i siłę, lecz Pan. Jest też taka stara pieśń, którą kiedyś słyszałem na jakiejś kasecie, której słowa brzmią, słabym ja, lecz silnyś Ty, Jezu, bądź pomocą mi. Oto nasza siła. Oto nasza moc, która pozwala nam góry przenosić. Bo jeżeli twierdzimy i uważamy, że to ja jestem taki mocny i silny, to kwestia czasu, a przekonamy się, czy ja się przekonam, że jest inaczej. Ale moja siła i moc do przetrwania jest moim Panem. I Twoim również. Znacie historię narodu izraelskiego, kiedy wychodził z Egiptu. I jak miał przejść przez Morze Czerwone. Jest to w II Księdze Mojżeszowej, 12 rozdział, czy Księga Wyjścia w innych tłumaczeniach. Gdzie w pewnym momencie Izrael z Mojżeszem na czele stanęli przed Morzem Czerwonym. A z tyłu było słuchać już rydwany wojsk egipskich. No, można powiedzieć, śmierć pewna. Wybór mieli jeden, po ludzku mówiąc. Albo utonąć, albo dać się schwytać, już zabić. Po ludzku można powiedzieć, sytuacja bez wyjścia, tylko wybór, w jaki sposób zginąć, w jaki sposób umrzeć. Ale oto przychodzi Bóg i rozstępuje się morze. To jest niemożliwe. Jak się może rozstąpić? Ale niemożliwym Bóg czyni możliwym. Znamy dalej historię, jak zwycięsko przeszli, a ich przeciwnicy potonęli. Wody rozstąpiły się. Kolejny przykład Piotra chodzącego po wodzie. No to jeszcze ciekawiej. Rzecz niemożliwa do wykonania. Bo nikt z nas nie umie chyba chodzić po wodzie. I to jeszcze głębokiej. Ale Bóg tak sprawił, że Piotr szedł po tej wodzie. Znowu rzecz niemożliwa dzieje się możliwa. Dzięki Panu Jezusowi, na którym wówczas on był skoncentrowany, pomimo wtedy sztormu, jaki na tym jeziorze czy morzu miał miejsce. Ale moi drodzy, w pewnym momencie Piotr też odwrócił swój wzrok do Jezusa. Gdy to uczynił, zaczął tonąć. Można powiedzieć, stracił grunt pod nogami. Nie, Jezus go nie odrzucił. Podał mu pomocną dłoń i powiedział, czemu zwątpiłeś? Nie znaczy, że go potępił. Ale pochłonęły go te fale, które widział. Właśnie widział. Póki szedł po wodzie, póki patrzył na Jezusa. Ja nie czytam, gdy szedł po wodzie, to fale zmniejszały się albo się uspokajały wody. Ale wręcz jeżeli czytamy, że odwrócił wzrok i patrzył na to, zaczął strach go pochłaniać, to znaczy, że one były. Ale on był ponad tym wszystkim. Moi drodzy, diabeł też chce zrobić tak, żebyśmy się koncentrowali na tym doczesnych problemach, zmaganiach. Chce przysłonić nam prawdziwe oblicze Jezusa, który jest z nami. Chce wmówić nam kłamstwo, że masz większy problem niż Twój Bóg. Chce mówić nam i stworzyć mit, że przecież popatrz, jakie potężne fale. Ale moi drodzy bracia i siostry, nie dajmy się oszukać.
Bo im większa fala, tym większa moc Boża może się objawiać. Powiem coś, co mnie dziwi samego, ale jak przechodzę różne trudne okoliczności, po czasie zauważam więcej Boga. To jest taki paradoks. Sam się temu dziwię. Z jednej strony się dziwię, a z drugiej strony wyczytuję to w Biblii. Po prostu tak się dzieje. Żeby mi pokazać, że moja siła i moc nie jest moim ja, ale moim Panu Jezusie Chrystusie. Bóg dopuszcza pewne kwestie, tak jak u apostoła Pawła, żeby, jak tam czytamy, zrozumieli, że ich moc i siła jest w Bogu, a nie w nich. Myślisz, że tutaj jest po prostu bez wyjścia sytuacja. Ale wyjście masz tylko w Jezusie. Ten, który żyje. Ten, który żyje wiecznie i daje Ci to wieczne życie razem z Nim. Nikt nie obiecywał łatwizny na drodze. Nie powiedział też, że będzie bez łez. Jednej z pieśni Bogdan Pieczenek śpiewał. Nikt nie obiecuje i Bóg mówi, że gdy będziesz przechodził przez ogień, płomień nie dotknie Cię i nie spali. Gdy będziesz przechodził przez wodę, one nie zatopią Cię. Czemu Pan Bóg powiedział, jako syn, córka moja, Cię poprowadzę obok tego pieca, obok tej wody? Chciałbym, ale nie, on mówi, ja Cię przez to przeprowadzę, przez środek tego pieca. To znaczy, że nie będziesz w tym miejscu na stałe. To znaczy, że nie, On Cię przeprowadzi, czyli jest to ruch, czyli nie będziesz wiecznie doświadczać tych prób, doświadczeń, problemów. On Cię przeprowadzi. Jest takie świeckie przysłowie, że co Cię nie zabije, to Cię wzmocni. Można dyskutować, to nie jest Słowo Boże. Ale jeżeli zaufasz Bogu i dasz się przeprowadzić, za chwilę obrócisz się do Tyłu i powiesz, Panie, jakie to wspaniałe, jak ktoś to uczynił? Oddasz chwałę Bogu, nie sobie. Bo jeżeli Ty i ja sami byśmy chcieli pokonać, dane by nam było, to byśmy odbierali Bogu należną chwałę dla siebie i okradalibyśmy Boga z Jego należnej chwały. A to jest diabelskie działanie. Bóg chce na naszego dobra, żebyśmy na Nim się koncentrowali, Jemu dziękowali i widzieli Jego rękę w własnym życiu. Nawet tak jak Piotr, który tonął i nie miał czasu, szybko zawołał tylko trzy słowa, by powiedział, Panie, ratuj mnie. Nie było czasu. Właśnie Bóg podaje nam rękę. Kiedy zaczniemy tonąć we własnych wątpliwościach, bo czasami pojawia się strach, kiedy są problemy. Tak, ja wierzę w Pana Jezusa, ja wierzę w Boga, wierzę w Jego moc, ale jednak o czym myślę, temu daję miejsce, to opanowuje moje emocje również. Albo mówi, ufaj mi. Ale Panie, chcę naprzód zobaczyć, a potem Ci zaufam. Tak to nie działa, nie wiem, ale ja to tak rozumiem. Zaufaj mi. Bóg mówi, nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Popatrzmy się na Stary i Nowy Testament. Tam się aż roi od Bożych cudów. Normalne to nie jest przejść przez morze suchą nogą. Normalną rzeczą nie jest chodzić po wodzie, nie utonąć. Anna i Zachariasz, pamiętacie takich? Już w sędziwym wieku i przychodzi anioł i mówi im, że będą mieli syna. Zachariasz nawet zwątpił. Przez chwilę Bóg nie dopuścił, żeby mówił. Wiecie, zastanawiam się, dlaczego Pan Bóg mu zabrał mowę. Bo nie wierzył, a gdyby ta mowa była, siałby to niewiele dalej. Czasami jest tak, że nasz język, co wierzymy, to mówimy. A jeżeli w coś nie wierzymy, czasami siejemy niewiarę do tych, którzy wierzą. Nie wiem, czy rozumiecie. Czasami może to być tak, jak jestem na jakimś spotkaniu, a za drzwiami tam na zewnątrz idę zbudowany, zawika, jak się po naszemu mówi, tam gdzieś z rogu, szatan stoi, aby wybrać mi to słowo, z którym się cieszę. A to nie jest tak. Albo jakieś inne rzeczy. Moi drodzy, nie dajmy się wygrać tego Bożego Słowa, że Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych dla nas. Abraham i Sara
Izaak. Znamy tę historię. Ale w pewnym momencie Abraham chciał pomóc. Czy nawet Sara podała tą męż, aby spał ze służącą. To było błędem. Ale moi drodzy, Pan Bóg nie potrzebuje naszej pomocy. To my potrzebujemy Jego pomocy. To my potrzebujemy Jego pomocy. W Księdze Dziejów Apostolskich, w 17 rozdziale, jeśli dobrze pamiętam, tak, 25 werset mówi: ani też nie służy się Bogu rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie, tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wybył też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga. Czy go może nie wyczują i nie znają? Bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. Albowiem w nim jesteśmy, w nim żyjemy i poruszamy się. Albo jesteście tu jeszcze. W nim jesteśmy, żyjemy i poruszamy się. Jak to niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z jego bowiem rodu jesteśmy. Jesteśmy z rodu Bożego. Nie ma sytuacji, nie ma choroby, z której by nie mógł wyciągnąć, ciężkiej choroby, z której by nie mógł wyciągnąć. Nie ma grzechu, z który by Chrystus nie umarł i nie został na niego złożony. On, Bóg, coś z niczego może uczynić, coś stworzyć z niczego. Wiecie, jak zastanawiam się nad stworzeniem tego świata, to choćby cokolwiek chciał udowodnić, czy ewolucjoniści, czy kreacjoniści, po prostu widzę tutaj rękę Boga. Ta kazanica się sama nie stworzyła. Ten budynek nie powstał w wyniku eksplozji, jak niektórzy chcą nam włożyć w nasze głowy. Ale za tym stoi ktoś. Tak samo za nami, za naszym istnieniem stoi Bóg. Ten Bóg, który choć my odeszliśmy od Niego, ciągle się nami interesuje i pomaga nam. Wczoraj miałem rozmowę z pewną wierzącą osobą, tak szczerą rozmowę, że sam chciałbym usłyszeć od Boga, że mnie kocha. Ale potem się kapłem, przecież człowieku, ty to słyszysz każdego dnia. Wiecie, czasami jest jak człowiek, przepraszam, że to powiem, wręcz chcę o sobie powiedzieć głupi, żebyś nie widział, co Jezus dla ciebie zrobił. Bóg do ciebie mówi w tym, że oddał życie Jezus za ciebie, że cię kocha. Kocha cię nie mniej, nie mocniej, nie słabniej, zawsze tak samo, nawet kiedy twoja miłość do Pana przygasła. Jego miłość nigdy nie gaśnie. Chwała Jemu, że On żyje. Chwała, że Jezus zmartwychwstał, żyje i króluje. I chwała że Jemu, że nie trzeba udawać się gdzieś tam, bo On tylko w tym miejscu jest. Ale On jest wszechobecny, wszechmogący. Jezus Chrystus jest powiedziany wczoraj i dziś ten sam na wieki. On nie jest ograniczony czasem, ani przestrzenią geograficzną. On jest podany okresowi starzenia się, ale On jest ponadczasowy i jest wszechobecny. Jest tam, gdzie ty jesteś. Jeżeli przyjąłeś Jezusa do serca, to On jest z tobą, kiedy pojedziesz stąd, pójdziesz. Jak wspaniale, że nie trzeba zapisywać się w kolejce do Niego, jak do jakiegoś urzędnika. Ale że On daje nam przystęp. Choć jest Bogiem, zaznaczam. I wcale nie musiał nam dać przystępu. Święty Bóg dał grzesznikowi przystęp. Jezus zapłacił cenę. Jezus dzisiaj jako ten, który żyje, zaznaczam, żyje. Mówi, ja żyję i wy żyć z Nim, wy ze mną będziecie. Już dzisiaj możemy się cieszyć życiem Pana i życiem z Panem. Amen. Amen. Życiem, które mamy tak naprawdę dopiero po życiu tutaj na ziemi. Ale możemy już dzisiaj mieć w nim udział. Tam, gdzie będzie inny wymiar. Czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to Bóg przygotował tym, którzy go miłują. Ale daje nam tylko cząstkę dzisiaj doznawać. Albo aż cząstkę.
Taki jest nasz Pan. Nadzieja jest w Jezusie. W tym beznadziejnym świecie jest nadzieja. Wiecie, nie mogę sobie przypisywać jakichś zasług. Po prostu ja podziwiam Boga za łaskę. Bo łaska przynosi życie, a nie śmierć. Wiecie, najszczęśliwszy człowiek na tym świecie to ten, kto ma Jezusa, a nie fortunę, która dziś jest, jutro może nie być. Dzisiaj mamy dach nad głową, jutro może być różnie. Ale tej górnej ojczyzny, tamten dom, gdzie Jezus przyszedł, aby nam mieszkanie przygotować, nie rozbiją bomby. Nie jest po prostu, nie musimy za to płacić, bo zapłacił swoją krwią Pan Jezus wielką cenę, ogromną cenę. My już dziś możemy się tym cieszyć. Nie dość Jemu wdzięczności z naszej strony. Nie jesteśmy w stanie Mu podziękować. Cóż to jest? Ja się zastanawiałam, dziękuję Ci, Panie. Tak, mówiłem, Boże, ja Ci nic więcej nie umiem powiedzieć. Ale tak co, z jednej strony się zastanawiam, to takie próżne. Mówię, Panie, Ty za to, co uczyniłeś, to takie tylko dziękuję Ci mogę powiedzieć. No niestety. Bo nie umiem odkazać tej wdzięczności, jaką nasz Pan, mój Pan zasługuje ode mnie. I myślę, że się zgodzicie. Że nie jest to zbyt dużo chwały. Jeszcze za mało dziękuję, jeszcze za mało jestem wdzięczny. Bo ten, który jest nazwany miłością, on się nie zmienia. On miłuje cały czas. Bo Bóg jest miłością. A imię tej miłości Jezus Chrystus. Amen? Amen. Także dzisiaj idźmy w tej Bożej miłości, pamiętając, że Jego miłość jest tak wielka, że życie położył. A poprzez swoje zmartwychwstanie pokonał śmierć diabła, demona, szatana. I dzisiaj możemy cieszyć się perspektywą przyszłości, wiecznej miłości Ojca w Królestwie Jego. Amen. Amen.